Dobry wieczór Państwu. Bardzo jest mi miło. To jest wielki honor występować przed Państwem. Będę się posługiwał prezentacją. Ona jest pod niedookreślonego widza skonstruowana, więc może się okazywać czasami nieadekwatna w stosunku do Państwa oczekiwań, ale w razie czego proszę o rozmaite pytania, nawet przerywanie, jeżeli Państwo będziecie chcieli. Czy ja będę dzisiaj opowiadał o Stanisławie Lemie? Tak, on jest jakby postacią ośrodkową, ale występuje dzisiaj również pani profesor Agnieszka Gajewska, która jest niekłamaną specjalistką od spraw lemowskich, chyba największym autorytetem w tej chwili w Polsce, więc nie wypada mi z nią konkurować. Ja się zajmę troszeczkę Księżycem, a właściwie zajmę się pewnym aspektem obrazowania, czyli przedstawienia Księżyca w prozie Lema. Może mi się to uda przedstawić. Tu w trakcie wykładu będę trochę dookreślał, w czym jest rzecz. O, tytułem jakby porządku oczywiście tłumaczę na wszelki wypadek, co oznacza tytuł selenografia. To jest tyle, co topografia Księżyca, powiedzmy upraszczając sprawę, od greckiego słowa selene, a grafografein to jest greckie pisze, tak jak geografia i tak dalej. Nieprzypadkowo zaczynam od zdjęć, które część z Państwa być może dobrze zna, bo chcę mówić o obrazach Księżyca, w gruncie rzeczy o obrazach Księżyca, które kreuje Lem w swojej prozie, ale zilustruję to również fotografiami, które części Państwa są dobrze znane, a młodszej części niekoniecznie. Żyjemy w rzeczywistości strasznie przesyconej obrazem. Czasami zapamiętamy, że niektóre fotografie w historii ludzkości odegrały rolę znaczącą, na przykład jako pierwsze takie, prawda? To jest jedno z pierwszych zdjęć Ziemi zrobione z, właściwie nie tyle z powierzchni Księżyca, ponieważ zostało zrobione z pokładu Apollo 8. Zdjęcie się nazywa Wschód Ziemi, tak? Jest w jakimś sensie wstrząsające. Zbyt może jesteśmy dzisiaj obeznani z rozmaitymi obrazami kinowymi typu science fiction, ale ten obraz powinien nam przypominać, jak wstrząsającym doświadczeniem było zobaczenie Księżyca, dotknięcie go za sprawą naszych przedstawicieli. To również zdjęcie, mówię oczywiście o tym zdjęciu, to jest po prawej stronie, mianowicie to jest odcisk buta Edwina Aldrina, drugiego z kosmonautów, który zszedł na powierzchnię Srebrnego Globu. To jest, pewnie Państwo wiedzą, a przynajmniej część z Was wie, to jest ten facet po prawej stronie, uśmiechnięty. Jedyny, niestety już, który jeszcze żyje. Aldrin ma 92 lata i pozostaje, no, jak widać, rozbójnikiem i piratem nadal. Natomiast inne z zdjęć, które tu przywołuję, to zdjęcie, które prezentuje właśnie jego na powierzchni Księżyca. Paradoks tych przedstawień z pierwszego lotu Apollo 11 na Księżyc polega na tym, że właściwie nie ma zdjęcia Neila Armstronga, który był pierwszym człowiekiem na Księżycu. On robił te zdjęcia i to jest jedyna jego podobizna, odbija się w hełmie Aldrina tam z tyłu. Jak widać gorączka, to też ilustruje, jakiego rodzaju rozgorączkowanie było w tych kosmonautach skądinąd, pilotach wojskowych, wojennych pilotach z dużym nalotem bojowym, ze strąceniami i tak dalej, w facecie o żelaznych nerwach. Zapomnieli zrobić sobie w sweet focie, tak, na Księżycu. Bo ten Księżyc to jest po prostu wielkie zjawisko. Ale dla rzetelności pewnej trzeba powiedzieć, że oczywiście pewne innego rodzaju, ale też niezwykle intrygujące zasługi mieli wcześniej Rosjanie. Przypomnę, chociaż to jest sprawa dość powszechnie znana, ale przypomnę, że my widzimy na co dzień tylko jedną stronę Księżyca i aczkolwiek techniki teleskopowe, fotografie astronomiczne i tak dalej rozwijają się już no pewnie od XIX wieku całkiem dobrze, to przeciwna strona jest po prostu zwrócona zawsze jakby w przeciwnym kierunku w stosunku do Ziemi, więc nie widzieliśmy jej do 6 października 59 roku, 7 zaczęto fotografować. Był to ten widoczny po prawej sputnik radziecki, czy satelita radziecki Luna 3, albo Łunnik, jak wtedy pisała prasa polska. I to jest jedno z pierwszych zdjęć
ciemnej strony Księżyca, której ludzkość nie widziała do tego dnia nigdy. Dlaczego na tym się skupiam? Zaraz wrócę do dinozaurów też, ale skupiam się na tym dlatego, że to, co mnie intryguje, to sposób, w jaki sobie wyobrażamy, to, co mnie intryguje w literaturze w ogóle, także ze szczególnym wskazaniem na Lema, w jaki sposób pewne przestrzenie geograficzne, odwiedzane bądź nie, wyobrażamy sobie i utrwalamy, wyobrażamy sobie indywidualnie, utrwalamy sobie w rozmaitych tekstach kultury, więc chyba mogę przejść do dinozaurów, i w jaki sposób to utrwalenie w tekstach kultury rozmaitych, w literaturze, w fotografii, w sztuce, w sztukach malarskich, w filmie, jak najbardziej współcześnie, w jaki sposób ono wpływa na dalszy kierunek naszych wyobrażeń, na to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. To dotyczy rzeczy najbardziej prozaicznych. Zajmuję się geopoetyką lub imagologią geograficzną w literaturze, że między innymi badam kulturowe sposoby obrazowania właśnie rozmaitych miejsc i to jakby z prostych przykładów takich przyzwyczajeń myślowych czy przyzwyczajeń wyobrażeniowych naszych, które też w języku na przykład znajdują swoje utrwalenie, daje taki eksperyment, który polega na tym, zadaję studentom pytanie, tak? Między czym a czym leży Polska? Oczywiście ona jest tak retorycznie wystrojowane, bo pytanie między czym a czym od razu już coś tam... Ale na ogół nie odpowiadają, że między Bałtykiem a Karpatami na przykład, prawda? Albo między Wisłą a Odrą. Ja mówię między Rosją a Niemcami. Co jest w dodatku właściwie kontrfaktyczne, tak? Ponieważ no, mamy jakiś odcinek wschodniej granicy, właściwie północnej granicy z Rosją, ale de facto graniczymy z Litwą, Łotwą, Białorusią od wschodu, prawda? Prawda i nieprawda zarazem jest w tym stwierdzeniu, prawda? Więc to jest przykład tego, jak pewien schemat myślenia, pewne wyobrażenia przyćmiewa rzeczywistość. To jest obrazek ilustrujący pierwsze wydanie Podróży do wnętrza Ziemi Juliusza Verna, ojca fantastyki naukowej. Schodząc do wulkanu na półwyspie Snæfellsnes, bohaterowie gdzieś w głębiach Ziemi odnaleźli gady, żywe gady z epoki Triasu, Jury czy Kredy. I w ten sposób przez jakąś chwilę za sprawą Verna wyobrażano sobie wnętrze Ziemi. Oczywiście to jest nieprawdziwe, ale to jest przykład, jak działa właśnie imagologia geograficzna, powiedzmy, tak? Czyli jakby studium wyobrażeń o pewnych miejscach, pewnych przestrzeniach. Coś tam nie chcę. Ja być może za dużo gadam. W każdym razie wracam do tematu. Sprawą następną, która się tutaj nie chce wyświetlić, ale to nie jest takie znowu dramatyczne, jest już zasadnicza część lemowska. Mianowicie chciałem zwrócić uwagę na kilka opowiadań, właśnie nie na wielkie dzieło lemowskie, w którym jest ogromna ilość planet całkowicie wykoncypowanych. Taką najbardziej klasyczną jest Planeta Solaris z powieści pod tym samym tytułem, to miłośnicy Lema doskonale wiedzą. Planeta Ocean, wytwarzająca nieprawdopodobne struktury jeszcze takie przestrzenne, ale ja chyba nie chcę. A dalej? Przepraszam, nie, coś się tutaj... Ja chcę opowiedzieć o fragmentach dosłownie, ponieważ trudno jakby uprawiać filologię w postaci wykładowej. To jest jakby przedmiot do ćwiczenia, do czytania, do zagłębiania się. O dosłownie kilku opowiadań z cyklu opowieści o pilocie Pirksie. Książka ta jako cykl wyszła w roku 68 dopiero, a właściwie pełnię swoją taką pełny zbiór ukształtował się dopiero w roku 1973. Także to się wszystko stało, no, samo wydanie pierwsze, akurat znalazły się tam też te opowiadania, które mnie ciekawią, stało się zanim Neil Armstrong postawił nogę na Księżycu. I ponieważ Księżyc pewną rolę w niektórych z tych opowiadań odgrywa, to ja dzisiaj o tym troszeczkę, ale za chwilę się zbliżam do tezy głównej. Opowiadania, które mnie intrygują, one w ogóle powstały znacznie wcześniej, to znaczy prawie dekadę przed tym, zanim człowiek postawił stopę na tym Księżycu, zanim Armstrong porobił te zdjęcia z Aldrinem i bez Aldrina, przedstawiające powierzchnię mórz księżycowych, prawda, cały krajobraz.
Więc ten księżyc akurat w Pirksie się pojawia w Trollach. W teście jest mniej ważny może, ale bardzo istotny jest zarówno w Odruchu Warunkowym, jak w Polowaniu, ponieważ on jest po prostu stanowi przestrzeń dziania się tych dwóch opowiadań o charakterze trochę sensacyjnym, trochę thrillerowo-horrorowym, co ma swój wpływ na sposób, w jaki on tam jest zobrazowany. Ale proszę zwrócić uwagę jeszcze raz. Test został opublikowany, więc pisany był nieco wcześniej, w momencie, kiedy w tym samym roku, w którym ta radziecka łuna po raz pierwszy sfotografowała tylną stronę Księżyca, tą ciemną. Odruch warunkowy, Polowanie, początek lat 60., no tych kilka lat przed Armstrongiem. Troszeczkę po reakcjach państwa rozpoznaję, że Pirks nie jest postacią obcą, przynajmniej części państwa, ale dosłownie w trzech słowach dla młodszych, ewentualnie dla kogoś, kto jeszcze to ma przed sobą. Cykl opowiadań o pilocie Pirksie jest dosyć specyficzny. Należy do nurtu science fiction, fantastyki naukowej, i to w takim wydaniu współcześnie się mówi hard, twardym, konsekwentnym, zbudowanym jakby na gruncie właściwie naszej rzeczywistości współczesnej i przewidywań naukowych co do przyszłości, nie na tyle odległej, żeby to, co oglądać możemy na kartach, czy czytać na kartach opowiadań czy powieści, żeby wydawało się przynajmniej prawdopodobne, przynajmniej możliwe w przyszłości. Jak już się zaczynają skoki w czasie, jakieś inne rzeczy wykraczające poza kompetencje współczesnej fizyki, to science fiction się zaczyna. To jest więcej fiction niż science, mamy Gwiezdne Wojny, mamy coś, co można nazwać space operą albo jakimś fantasy nawet. Natomiast science fiction w takim twardym, właśnie wąskim rozumieniu, jakie preferował sam Stanisław Lem, trzyma się mocno pewnych kryteriów naukowości, racjonalizmu, empiryzmu, doświadczenia naszego życiowego. Ten Pirks właśnie w takiej niedalekiej przyszłości Ziemi zamieszkuje. Ważne jest to, że to nie jest czas pierwszych lotów w kosmos. Ważne jest to, że to jest taki świat, w którym wędrówki w kosmos, to znaczy kosmos, najbliższy Układ Słoneczny, to jest przestrzeń handlu, pozyskiwania kopalin, paliw i tak dalej. To jest takie dalsze podwórko Ziemi. Pirks jest pilotem kosmicznym, w pierwszych opowiadaniach młodym, właśnie studentem jeszcze akademii, kadetem akademii lotniczej, powiedzmy, w ostatnich opowiadaniach jest już doświadczonym komandorem, w pewnym sensie legendą swojego świata, ale to jest jakiś właściwie zupełnie zwykły człowiek. Jemu się przydarzają niezwykłe rzeczy, ale to jest człowiek, który jest obarczony rozmaitymi też jakby wadami, niedoskonałościami, trochę jest zabawny, nie jest przystojny szczególnie, nie jest bohaterem z pierwszych stron komiksu, prawda? Nie charakteryzuje go jakaś muskulatura wspaniała ani szczególnie urocze oblicze. Natomiast potrafi się w pewnych sytuacjach trudnych odnaleźć, między innymi dlatego, że współodczuwa, że ma taką wyobraźnię emocjonalną, że pewne rzeczy rozwiązuje nie za sprawą logiki albo regulaminów służby, ale za sprawą ludzkiego odruchu. I jako taki chyba sobie po prostu zaskarbił tak dużą sympatię czytelników, że Lem, który miał napisać dwa czy trzy opowiadania, rozciągnął to jednak do kilku. A teza, do której zmierzam, już państwo mnie troszeczkę wyczuli, tak? Ja to akcentowałem, te daty, zależność, ukazywanie się rozmaitych opowiadań od ważnych momentów kluczowych w historii odkrywania Księżyca. To jest taka, że w gruncie rzeczy ten Księżyc, który, i ci z państwa, którzy pamiętają trochę Polowanie albo Odruch Warunkowy, dziękuję, wiedzą, o czym mówię. On się charakteryzuje bardzo dużym stopniem realizmu w opisie. To jest jakby, to znaczy to, co się Lemowi udało uzyskać za pomocą słów w tych opowiadaniach, to duży stopień wierności w stosunku do tego, co widzimy na fotografiach. Problem polega na tym, że oczywiście on to znał z pewnych fotografii, ale to były teleskopowe z pewnością fotografie robione z powierzchni Ziemi jeszcze lub bardzo wczesne, o czym na koniec doniesienia związane z odkrywaniem Księżyca. Zerkam lekko, czy nie przesadnie długo. Na prawach króciutkiego takiego, nie wiem, ekskursu czy dygresji. No, w gruncie rzeczy ludzka wyobraźnia lubi powtórzenia i nie jest aż tak twórcza w dziedzinie sztuki, jakby się można domyślać. Oczywiście to jakby z pewną dozą złośliwości mówię, to nie jest całkiem tak, ale
Na ogół te obce ciała niebieskie, tu się będę posiłkował po prostu fragmentami z filmów. No, takiej publiczności w moim wieku to znamy bardzo dobrze, ale młodszej też na ogół. To znaczy na przykład zeszłorocznym filmem Duna przed chwilą Denisa Villeneuve'a, cyklem Gwiezdnych Wojen, który się ciągnie od 1977 roku aż do dzisiaj. Na ogół krajobrazy, które są powoływane w tych filmach, one na tyle dobrze odpowiadają rozmaitym, wybranym ziemskim realiom, że można je w plenerach, w naturalnych plenerach kręcić i tak to w wielu momentach ma miejsce. Oczywiście zdarzają się takie plenery, które są współcześnie robione komputerowo, no ale to zapewne nie są wielkie znowu filozofie, ponieważ wzorcem wyobraźni i tak zawsze jest to, co ludzkie oko widziało gdzieś już, prawda? Gdzieś zapamiętało, a więc istnieje pewien model kulturowy. Na dole jest Avatar, który pewnie był generowany w dużej mierze, to jest film Jamesa Camerona z 2009 roku, pewnie był komputerowo generowany, ale no wzorcem dla niego dalej pozostaje jakaś amazońska dżungla równikowa w każdym razie, która została tutaj tylko odpowiednio podbarwiona, podkręcona, tak odrobinę takich fluorescencyjnych kolorów, coś tam. To wszystko jest bardzo piękne oczywiście, niemniej no, mieści się jakoś w skali naszego rozumienia też dlatego, że powtarza pewne obrazy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. I czas już tą dygresję zamknąć, wrócić do Lema. Może ja to jednak przeczytam, to znaczy przez kilka minut będę Państwa męczył tekstem, żeby pokazać mniej więcej, jak to wygląda przy takiej lekturze analitycznej, ale obiecuję, że nie będzie tego bardzo dużo, żeby to się nie zamieniło w filologię stosowaną, dobrze? To jest fragment właśnie z Odruchu warunkowego i Księżyc jest tutaj zaprezentowany jakby z perspektywy zbliżającej się do niego rakiety, taki transgalaktyczny, no bez przesady, rakiety, która z Ziemi do Księżyca przewozi głównego bohatera. Ta perspektywa, mimo że to nie ma takich wyraźnego językowego kształtu, perspektywa tych opowiadań pirksowskich jest taka, że mimo że to opowiada jakby ktoś zewnętrzny, ktoś, kto jest niewidzialnym świadkiem, duchem tych sytuacji, w gruncie rzeczy my cały czas patrzymy oczyma Pirksa, patrzymy oczyma głównego bohatera, co widać ze sposobu, widać z tego, co bohater widzi, tak? Że na ogół widzimy tylko te miejsca, w których on przebywa, ale widać też ze sposobu, w jaki to jest opisane. Tu mamy do czynienia z bohaterem jeszcze bardzo młodym, który leci co prawda aż trzeci raz na Księżyc i uważa się za starego wyżeracza kosmicznego, a jest tak naprawdę kadetem jeszcze przed końcowymi egzaminami, nie ma żadnych uprawnień, w sumie jest małolatem, no, przepraszam, dwudziestolatkiem czy coś, który uważa się za kosmicznego bohatera, ale przeżywa, bardzo silnie przeżywa kontakt z tym Księżycem. I spójrz. Zbliżali się ku niemu od strony południowej, ledwo paręset kilometrów pod biegunem, ział odbitym światłem słonecznym Tycho. Biała plama ze strzelającymi na wszystkie strony pasmami promienistymi, których zdumiewająca regularność zadziwiała pokolenia ziemskich astronomów, aby na koniec stać się przedmiotem studenckich kawałów. Wmawiano pierwszokursistom, że biały krążek Tychona to jest właśnie dziurka osi księżycowej, a jego promieniste pasma to po prostu wyrysowane grubo południki. I widzimy tu, że to bardzo młody człowiek, w gruncie rzeczy jeszcze student, o bardzo jeszcze naiwnej mentalności, myślę, że w porównaniu z dzisiejszym studentem dość naiwnej, bo ten dowcip polegający na tym, że krater największy, prawda, księżycowy Tychona jest ośką od globusowa, ta dziurka od ośki globusowej jest dosyć dowcipem naiwnym. Ale to, co tutaj jest ciekawe, to właśnie to, że widzimy na tym przykładzie, jak bardzo Lem się trzyma empirii, jak bardzo Lem się trzyma konkretu. Ten księżyc jest prawdziwym księżycem. Takim go możemy, no nie tak doskonałym jak na tym zdjęciu ukradzionym z internetu, ale prawie możemy go zobaczyć przez zwykłą lornetę taką do obserwowania ptaszków na co dzień. To młodszym szczególnie zalecam przy jakiejś pełni albo przy dobrej widoczności. I mniej więcej tak właśnie tą bryłę moglibyśmy oglądać z Ziemi. To jest pewnie zdjęcie bardziej teleskopowe. To jest największy z księżycowych kraterów. Te białe plamki to też jakieś inne kratery, to są morza, czyli takie wielkie równiny bazaltowe, które po prostu są oglądane z daleka ciemne. W każdym razie Lem się trzyma i będzie się tego trzymał
konsekwentnie. Teraz Państwa wystawię trochę na próbę jeszcze. To jest opis, no właśnie, tego jest trochę dużo, ja może Państwu wyczytam to, co jest zaczerwienione na zielono, to znaczy to, co podkreśliłem. Ze względu na pewne wartości takie literackie i poetyckie, tak? Poetyckie w szerokim rozumieniu, czyli związane z wyobraźnią literacką, z wyobraźnią, z tym, jak się przekuwa wyobrażenie, pewien obraz, skojarzenie na słowo i co z tego wynika. To jest opis znowu z tego samego opowiadania, opis księżyca widzianego z perspektywy pojazdu kosmicznego lecącego nie tak znowu wysoko nad powierzchnią księżyca, tak jakby czegoś w rodzaju dalekobieżnego autobusu księżycowego. I Ziemia wygląda stamtąd, jakby była mniej realna od księżyca. Znaczy księżyc wygląda na realny, prawda? Ziemia wygląda na coś, dekoracje, złudzenie sen. Wisiał kamienny, z ostro występującą rzeźbą skalną, a jego nieruchomy ciężar był prawie dotykalny. Prawda? To jest nagromadzenie takich określeń, które pozwala nam w jakiś sposób odczuwać też fizyczną obecność tego globu pod nami. Lecieli nad morzem chmur. No znowu się pojawia tutaj dużo terminologii, terminologii astronomicznej, terminologii związanej z selenograficznej dosłownie, to znaczy właśnie różnych obiektów, które możemy znaleźć na mapach Księżyca powiedzmy. I to jest wszystko bardzo ścisłe, ja go jeszcze wczoraj sobie pozwoliłem sprawdzić, szczególnie w momentach, w których Lem zaczyna opisywać ciemną stronę Księżyca. To jest to opowiadanie z 59 roku, kiedy się pojawiają w zasadzie w Polsce 28 października te zdjęcia się dopiero pokazały w prasie codziennej, ale rok wydania opowiadania zgadza się z rokiem pojawienia się w ogóle pierwszych zdjęć tej drugiej strony, po prostu wcześniej nie było wiadomo, co tam jest. Więc znowu mamy... Tak. Tak, i to nazwę nadano w 61 roku, jeżeli się nie mylę. Kilka tych obiektów, które on wspomina, one wyraźnie mają nazwiska rosyjskich uczonych, Mendelejewa, Ciołkowskiego, No więc on się pojawia w przestrzeni anglosaskiego internetu z bardzo dziwnie zapisanym nazwiskiem. I to jest tak jak Czajkowski piszą, TCH, ale jeszcze chyba I. Dość to egzotyczne. Ale ja mieliłem przez Ciołkowskiego, tak po polsku, i jakoś tam to się w końcu wyłoniło. Niemniej rzeczywiście te obiekty istnieją. I tutaj tak, mniej więcej w połowie strony tu się zaczyna taki fragment, że lecieli już nad, prawda, lecieli już po tamtej stronie, to jest słowo klucz, po niewidzialnej stronie Księżyca w tej chwili przebiega ten lot i pojawiają się kolejne nazwy, może marzenia właśnie, krater Verna, Juliusza Verna, powieści pisarza właśnie i między innymi właśnie krater Ciołkowskiego, który tutaj odgrywa taką istotną rolę w samym opowiadaniu. Wracam jeszcze przez sekundkę do tych elementów opisu, które po prostu czynią to jest tylko przykład, to jest wszędzie ulema de facto, ale zobaczcie Państwo takie skojarzenie, że jednocześnie ta kamienność, ostrość grani, ostrość skały jest też jakąś regularnością, jest konstrukcją pewną. To jest dobrze oddana też zmiana skali, bo ten statek się potem coraz bardziej obniża. Zmienia się taki obraz jakby przypominający fotografię lotniczą czy mapę w obraz widziany ze znacznie niższego pułapu. Wreszcie po to, żeby nam też pokazać obraz jakby z perspektywy stóp ludzkich, ale pojawiają się tu takie różne elementy, jak na przykład czasza skalna. Czasza to w zasadzie jest kielich, prawda, ale Lem się bawi tu i tam na przykład brzmieniem języka. To ci z Państwa, którzy znają, nie wiem, Iona Tichego albo Bajki Robotów doskonale wiedzą, ale on się bawi też w tej prozie takiej o charakterze bardziej naukowym czy realistycznym.
ta czasza i skojarzenie czaszki nie jest przypadkowe. Ten krajobraz jest dość martwy, ten krajobraz jest drapieżny. Ten krajobraz powstał dlatego, że powierzchnia Księżyca była bombardowana gradem meteorytów i to jest tu przemycane. Tutaj ponownie się pojawia ten Tycho, ale spójrzmy, pęknięcie i szczeliny, to może to jest jeszcze cały czas neutralne określenie, ale już piła grani zaczyna być pewnym narzędziem męczarni, tortur. W każdym razie ta piła jest słowem o charakterze takim agresywnym, rzekłbym. Tak? Tracili i coraz bliżej mieliśmy zryte lejami kosmicznego bombardowania płaszczyzny. Tak? A zatem taki quasi wojenny krajobraz. Kręgi szczątków skalnych. To działa tak, że gdyby to było jedno słowo szczątki, to ono by nie oddziaływało na czytelnika. Prawda? Ono tak podprogowo pracuje, gdzieś tam z tyłu głowy czujemy, że to jest groźne. Ale jak mamy tu szczątki, tam mamy czaszę, ewentualnie czaszkę właśnie, tu mamy bombardowania, zaczyna się to w jakiś sposób kumulować. Ten obraz, oprócz tego, co tak jakby percypujemy, wyobrażając sobie jakąś wizję tych jasnych, biało-czarnego pejzażu w gruncie rzeczy, on jeszcze jest podbudowany niepokojem. On jest jeszcze jakimś lękiem, taką grozą, nie do końca wysłowioną. I to ma swój sens literacki również, ponieważ to opowiadanie ma taki charakter sensacyjno-detektywistyczny. Tam pojawia się ewidentnie kwestia zagrożenia życia, a nawet pewnego rodzaju upiorna atmosfera. Za dużo nie chcę mówić, bo jak ktoś nie czytał, to bardzo zachęcał i nie chcę spoilować. Więc tutaj mamy te cechy jakby troszkę wyodrębnione. I konkluzja. Tu się pewne rzeczy powtarzają właśnie niezależnie od tego, czy Lem przyjmie perspektywę takiego, no powiedzmy, kartografa czy boskiego ducha, który się unosi nad tym światem i mniej więcej w taki sposób go widzi, prawda, lecąc, czy... Znacznie to jest mniej drapieżne w oryginale niż w jego opisie, zwróćcie Państwo uwagę, prawda? Czy też jest niżej? W każdym razie tutaj są pewne konkluzje z tego. Po pierwsze zabawa perspektywą, a to jest zawsze perspektywa samego Pirksa, tyle że ponieważ on się posługuje różnymi środkami do latania, to ona jest raz bliższa, raz dalsza, co jakby daje nam pełniejszą wizję tego. Teraz bardzo ściśle trzyma się Lem map i ponieważ to jest wczesne opowiadanie, zakładam, że musiał śledzić doniesienia naukowe, doniesienia w czasopismach fachowych, podejrzewam. No miał trochę ułatwiony chyba w porównaniu ze zwykłym śmiertelnikiem dostęp do literatury astronomicznej, zarówno rosyjskiej, jak i zachodniej, ale jakby wyraźnie był au courant, ponieważ ta cała nomenklatura nazewnicza, te słowa, których on używał, się po prostu dopiero wtedy rodziły. Więc dopiero były zatwierdzane, więc to ma charakter w tamtym momencie zupełnego nowum. To już żeśmy sobie opowiedzieli. Jeszcze jedna bardzo charakterystyczna cecha, której nie znaleźlibyśmy chyba w większości takich wcześniejszych, starszych opisów przestrzeni księżycowej czy nawet we wczesnych filmach, chociaż może w filmach właśnie się już jakoś pojawia. Taki bardzo silny kontrast, nie do zniesienia blasku słonecznego, zbyt jasnego w stosunku do tego, do czego jest nasze oko przyzwyczajone, i cienia, atramentowego cienia, który jest ciemnością. To jest obraz jak grafika, nie? On nie ma właściwie półcieni, on nie ma takiego sztrafu. Jest po prostu jasne, czarne. To wszystko kontrastuje ze sobą, nabiera pewnych piekielnych takich skojarzeń czy konotacji. I te metafory, to co pokazywałem, pojawianie się pewnych określeń takich wskazujących na pewną grozę, z jednej strony wskazuje na taki piekielny wymiar tego księżyca. Ale do icha stoimy na krawędzi kosmosu, nie wiemy, co tam jest. To jest jednak furta, prawda? Do świata, którego wtedy nie znaliśmy, dziś nie znamy. Ale też jest w tym takie delikatne poczucie sakrum, w takim szerokim rozumieniu, bo to nie jest sakrum, nie jest to świętość w takim rozumieniu ściśle religijnym, ale pewna świętość stworzenia, świętość świata. To jest taki rodzaj doświadczenia jak z Pascala. Człowiek staje wobec tak niebywale starych bytów, tak niebywale takiej przestrzeni czasu i przestrzeni, które po prostu napełniają go... No pewnym lękiem, takim nabożnym można powiedzieć.
Ostatnia atrakcja tekstowa, żeby tego nie zamęczyć już Państwa, ale zobaczcie, właśnie znowu macie. Tym razem obraz jest z perspektywy już pieszego, poruszającego się po powierzchni. Znaczy to jest, nie, przepraszam, to jest chyba z okna akurat perspektywa, no ale znacznie bliżej powierzchni. Słońce, jak piekielne wrota. Tak? Chaos skalnych spiętrzy. Chaos cieniów, pochłaniających czernią kształty. Tak jakby otwierała się tam diabelska studnia. To jest, chodzi o te właśnie kontrasty światła i ciemności, które on tak mocno wyjmuje. Jakby nicość rozpuszczała turnie. Tutaj jaśniejszym, takim niebieskim kolorem zaznaczyłem innego typu element, taki metaforyczny, bo on wskazuje na analogię, szczególnie wieże i obeliski, na analogię z ludzką architekturą. Ale to tak działa i to znajdziemy też w teoretycznych Lema pismach. Człowiek poznaje przez analogię to, czego nie rozumie, to, co widzi, to, co go zadziwia, wprowadza w stan jakiegoś takiego wzniosłego podniecenia, potrafi sobie tłumaczyć przede wszystkim przez pryzmat tego, co już zna. Dlatego pojawiają się tu też pewne jakieś takie, no można powiedzieć, prozaiczne wyobrażenia z porządku architektury ziemskiej, ale jednak dominuje, tak, skamieniały ogień. Niemożliwość właśnie ogarnięcia wyobraźnią, scalenia sobie pojęcia jakichś tych elementów. Jamy czerni, niby oczodoły wyłupione. Znowu mamy, to jest obrazowanie bardzo agresywne. Gdybyśmy w kryminale z opisem trupa się z czymś takim spotkali, uznalibyśmy, że jest to ostro napisana powieść noir, że tutaj autor zdecydowanie chce epatować czytelnika, prawda, okrucieństwem, jakoś makabrą. Tutaj to prawie niezauważone przemknie, bo nas interesuje księżyc, bo niekoniecznie się będziemy skupiać na tym, czytając normalnie, prawda? Ciekawią nas losy Pirksa, ale to tu jest cały czas i czeka, żeby zapracować gdzieś, prawda? Oko małych kraterów i tak dalej, pustynia. Zatem mamy dosyć zbliżoną sytuację. Krótko mówiąc, zmieniła się perspektywa oglądu, ale to nie zmienia faktu, że w oczach Pirksa tak właśnie się ten księżyc maluje. Fascynujący i przerażający zarazem. Więc chyba nie ma sensu, żebym ponownie tutaj te wnioski omawiał. Jeśli Państwo zerkniecie do Polowania, które jest też znakomitym opowiadaniem, też w sensie fabularnym i takim filozoficznym, w jakiś sposób zatrąca o pytania o sztuczną inteligencję, które tutaj przed chwilą były tematem głównym, o ducha w maszynie. Ale to, o czym dzisiaj, to właśnie te elementy opisowe, które powodują, że nawet dzisiaj, znając dobrze fotograficzną dokumentację tej przestrzeni, my ją jednak czytamy troszkę inaczej. To nie jest tak, że przywołujemy tylko obrazy z misji Apollo czy z innych misji księżycowych. To jest jednak księżyc literacki. To jest księżyc, który jest tyleż obiektywnie istniejącym globem, ile pewnym fenomenem takim, no, psychologii jednostkowej tutaj bohatera, ale też w jakiś sposób takiej psychologii społecznej, naszej, kulturowej. Tak? Jednym z możliwych jego obrazów. Zerknę. Jeszcze mamy czas. Więc ja trochę skręcam teraz, ale to jest droga ku puencie pewna. Rzut oka jakby historycznie, jak właściwie ten księżyc był w naszej perspektywie kulturowej postrzegany. Uciekam już trochę od Lema, na sam finał do niego jeszcze wrócimy. Więc w razie czego napisy Selene i Luna to nazwy księżyca, tylko odpowiednio w starożytnej Grece i po łacinie, więc jakby w językach, z których nasza kultura wyrasta. To właściwie sprawy, które nas dzisiaj nie powinny ciekawić prawie w ogóle. Właściwie do początku czasów nowożytnych
wszelkie ciała niebieskie były postrzegane jako bóstwa bądź istoty demoniczne. No to w takim szerokim rozumieniu demonów jako pewne, no aniołów powiedzmy, pewnych duchów o innej strukturze metafizycznej. I przykłady są właściwie tylko dla przypomnienia o tym. To są przykłady świątyni jeszcze sumeryjskiej, czyli właśnie z porządku najstarszych kultur miejskich naszego świata. To jest ziggurat Ur-Nammów w mieście Ur, według rekonstrukcji jego odkrywcy Leonarda Woolleya. No i to było 4000 lat temu z hakiem, prawda? Więc bardzo, bardzo dawno. Ale właściwie ten sposób myślenia o Księżycu, ale także o innych ciałach niebieskich jako o bóstwach trwał oczywiście jeszcze dłużej. To jest sprzed tam 2000 lat przed naszą erą. Świątynia w Karnaku, akurat ta poświęcona właśnie bóstwu Honsu, księżycowi. W obu przypadkach był to mężczyzna. Było to bóstwo męskie. Natomiast zarówno Selene, jak i Luna to imiona kobiece i z czasem, w każdym razie na obszarze kultury grecko-rzymskiej, księżyc stał się kobietą. Och, to było związane oczywiście z rozwojem rozmaitych kultów też płodnościowych, rolniczych. Kobietą była natura, kobietą była ziemia. Wszystko ma związek z wzrastaniem roślin, umieraniem, ponownym wzrastaniem, cyklem przyrodniczym i tak dalej. Niemniej naprawdę daleko tym wyobrażeniom pięknych kobiet z tym półksiężycem, prawda, we włosach wpiętych, do tego, co zaczęto poznawać gdzieś u progu narodzin nauk ścisłych, w dzisiejszym rozumieniu oczywiście. To są rysunki Galileusza właśnie z 1610 roku, jedne z pierwszych, które powstały, być może zupełnie pierwsze, które powstały za sprawą lunety, czyli przyrządu optycznego, który po raz pierwszy Galileusz wykorzystał właśnie do astronomicznych obserwacji. No i tutaj, jak się jest w Trójmieście, to nie wolno do nich... To nie wolno zapomnieć, że autorem tak jednej z pierwszych map nieba był Jan Heweliusz, gdańszczanin. To jest rok 1647. Czyli tak mniej więcej lata ogniem i mieczem Sienkiewicza, to znaczy nie powstania, ale fabuły. No i z biegiem lat oczywiście te mapy coraz bardziej się robiły precyzyjne, coraz bardziej przypominały dzisiejsze wyobrażenia fotograficzne na przykład. I to jest oczywiście tego rodzaju wyobrażenie, które mógł gdzieś znać, prawda? Mógł sobie już tą swoją wyobraźnię ukuwać czy kształtować ze sprawą tego. Natomiast zupełnie ciekawe dzieje ma historia literackich lotów na Księżycu, która się też mniej więcej właśnie w XVII wieku nieco po Galileuszu zaczyna. A to jest jedna z pierwszych książek, to jest The Man in the Moon Francisa Godwina, której bohater leci na Księżyc przy pomocy takiego oto latawca napędzanego łabędziami i żaglami. No. W tym samym roku jego rodak, bo to Angole wszystko, John Wilkins. Wszystko duchowni, umysły otwarte i bardzo, bardzo ciekawe też rozwoju nauk. Więc te ich fantazje o locie na Księżyc trochę były zakorzenione jednak w ówczesnym rozwoju fizyki na przykład. Ale też w jakiejś części ilustrowały ich rozmaite dociekania moralne przede wszystkim. I chyba cel zasadniczy był taki, żeby pokazać idealne społeczeństwo, umieścić je gdzieś poza zasięgiem doświadczenia czytelników, prawda? Więc albo to robiono na dalekiej wyspie, która się nazywała u Tomasza Morusa Utopia, a u naszego Krasickiego się nazywała Nipu, albo się to robiło na drugiej stronie Księżyca, albo i na tej. Wszystko jedno, bo i tak niesprawdzalne. Wobec tego kolejną, właściwie w tym samym roku, bo to jest ten sam rok, Wilkins popełnił opowieść właśnie o podróży na Księżyc. Popełnił też Cyrano de Bergerac, dość słynny poeta francuski, XVII-wieczny. U niego bohater wznosi się na Księżyc za sprawą banieczek szewskich, cokolwiek to znaczy, że one były szewskie, ale prawdopodobnie jakieś szklane bańki na preparaty, w których rosa poranna, potraktowana promieniami słońca i księżyca odpowiednich, w sumie alchemicznych przemian doznała i uniosła go właśnie na Księżyc.
Myśmy też mieli swojego takiego księżycomana w XVIII wieku. Michał Dymitr Krajewski, ta powieść jego Wojciech Zdarzyński, ona bardzo silnie naśladuje Krasickiego, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, czyli właśnie powieść o dalekiej wyspie w nieznanym bliżej miejscu, na której panuje pewien ład idealny, racjonalny ład społeczny. W przypadku Krajewskiego ten racjonalny ład społeczny, który należałoby naśladować też w Polsce, jest na Księżycu. Bohater jego, ów Zdarzyński, z kolegą wzlatują balonem. Krzyk mody w tym momencie, krzyk nowoczesności, jeśli chodzi o techniki lotnicze. Właściwie pierwsze latające urządzenie z ludzkiej ręki powstałe. Więc oni lecą balonem i co na tym księżycu odkrywają? Daleko temu do tych fantazji i niefantazji zarazem lemowskich. Zobaczcie Państwo tutaj mniej więcej w tym. Tak? Fakt, że oni lądują w morzu, ale to jest fragment pejzażu księżycowego. No, bardzo ładny sad. Pod Grodziskiem Mazowieckim, gdziekolwiek, prawda? Bo takiemu Zdarzyńskiemu, czy takiemu Krajewskiemu autorowi tego nie jest potrzebny, to ani księżyc astronomów prawdziwy, ani księżyc fantazja. Jemu jest potrzebna po prostu jakaś przestrzeń, żeby ulokować idealny obraz społeczeństwa i robi to właśnie na księżycu, ale tam w gruncie rzeczy wygląda jak w polskim zaścianku. Szybciutko polecę już, bo powoli ściga nas termin, właściwie już dogonił. Proszę Państwa, XIX wiek podniecał się z kolei domniemaniami o tym, jak mieszkańcy Księżyca mogą wyglądać. To jest słynna prowokacja prasowa z 1835 roku. New York Sun opublikował obraz mieszkańców Księżyca, których jakoby zaobserwował William Herschel swoim teleskopem. Wszystko to była nieprawda, ale zarówno sam numer, jak i rycina, którą sprzedawano osobno, rozeszły się w ogromnych nakładach i jako chwyt marketingowy zadziałało, ale było to jakby całkowite oszustwo. Niemniej właśnie te refleksje nad mieszkańcami Księżyca towarzyszyły też rozmaitym innym pisarzom później. Ja powolutku przebiegam do końca, tylko Państwu pokazując jeszcze tak mniej więcej. To już nie jest ilustracja książkowa jak poprzednie, to jest sposób, w jaki sobie astronomowie końca XIX wieku wyobrażali tą przestrzeń kosmiczną, czyli w jakim stopniu to odpowiada rzeczywistości, chociaż oczywiście tutaj te ostre piki są chyba zbyt silnym akcentem. I to było, jakby obie linie były kontynuowane w kinie, rzecz jasna od jego narodzin, albo ta taka żartobliwa, w której można było wybić księżycowi oko. Bardzo niegodziwy pomysł w ogóle. A selenici wyglądali demonicznie, w dodatku byli przykrymi obywatelami. Albo bardziej w stronę jednak fantazji naukowej. To jest film Fritza Langa, jednego z ojców niemieckiego ekspresjonizmu, Kobieta na księżycu. Podobno Werner von Braun, twórca V2 i w jakiś sposób współtwórca też programów kosmicznych amerykańskich, był fanatykiem i V2 było oznakowane logami z tego właśnie filmu. To pytanie, które właściwie od początku sobie usiłujemy postawić, a to próba bardzo szczątkowej odpowiedzi, do czego mógł sięgać. To się na pewno da szczegółowo dosyć odtworzyć na podstawie jego choćby księgozbioru, ale zwracam uwagę, jak w gruncie rzeczy były to ubogie i każdemu dostępne środki, prawda? Jakaś lornetka, no podejrzewam, że on miał teleskop, to na pewno da się stwierdzić, że pewnie miał teleskop, bo go rajcowały takie zabawki, ale w gruncie rzeczy sięgał do jakichś książek, do jakiejś literatury, do czegoś, to wszystko powstało zanim świat zalały obrazy. A tak, i tu już naprawdę finalizuję, tak wyglądało pierwsza reprodukcja dostępna normalnemu Polakowi zdjęć z ciemnej strony Księżyca. To jest 28 października. Zdjęcia były robione 7, ale to wszystko musiało się przetelegrafować na Ziemię, przetelegrafować się do Moskwy, podejrzewam, a może w każdym razie ulec tam pewnym
tak, analizie i dopiero potem przetelegrafowano to do agencji TASS. Agencja TASS rozpuściła po świecie. Nasz dziennik bałtycki, nieco lepsza wydaje się reprodukcja w dzienniku polskim, który mógł czytać Lem w Krakowie. Bardziej, ale nie aż tak lepsza, żeby to stanowiło wielkie wsparcie dla tej twórczej wyobraźni naszego pisarza. O, jak widać, takie to są jeszcze prawdopodobnie ślady analiz tych zdjęć uwidocznione tutaj. O. I tu chciałem zakończyć. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Mamy jeszcze chwilkę, to dosłownie może jedno, dwa pytania. Tam jest w momencie, kiedy Langner i Pirx idą do bazy rosyjskiej w Mendelejewie, ten opis ich spaceru i tego kurzu, który się unosi za nimi. Potem też szukałem tego opisu, tego kurzu księżycowego i to też mi się nie udało. Złapał mnie pan, bo nie jestem pewien właśnie. Ten fragment mnie bardzo uderzył ze względu na jego niebywałą taką materialność, plastyczność. To jest coś, czego właściwie to trudno byłoby to wymyśleć, nie doświadczając tego. I podejrzewam, że to jest opis wzięty z jakiejś hipotezy, takiej właśnie selenograficznej. On niekoniecznie potem znalazł swoje potwierdzenie w realiach, bo na tyle, na ile pamiętam te zdjęcia czy filmy z misji Apollo, to tam jednak się ten pył nie wznieca w taki, to nie jest żadna burza. To, o co pan pyta, to jest scena, w której bohaterowie przeszli jakiś tam stosunkowo niedługi odcinek po powierzchni Księżyca i pył wzniesiony przez ich stopy stoi po prostu godzinami w powietrzu z powodu tam elektrostatycznych napięć jakichś. Ale to chyba tak nie wygląda, więc mamy do czynienia z czymś w rodzaju omyłki, ale ponieważ on nawet sobie zadaje trud, żeby nadać temu pozór takiego wyjaśnienia ściśle fizycznego tego zjawiska, to podejrzewam, że to pochodzi z jakichś właśnie stosunkowo wczesnych hipotez na temat samej powierzchni Księżyca. Jakby co, to na wystawie mamy astronomów, więc można dopytać o pył księżycowy. Króciutko. Czy współcześnie jest jakiś pisarz według pana, który potrafiłby przewidywać przyszłość, tak jak Lem właśnie? Nie, no chyba nie. Pewne ambicje tego rodzaju ma Jacek Dukaj, który, bo on ma takie, to jest w ogóle bardzo dobry pisarz, tak jak go sobie bardzo cenię. On ma pewne takie ambicje w stylu Lema, żeby właśnie się trzymać jednak pewnych jakby w miarę twardego gruntu nauki, o tak, i to refleksji współczesnych, nie wiem, właśnie jego rozmyślania nad wirtualnością rzeczywistości albo nad wirtualnością naszych bytów czy takiego przeskoku z ciała ludzkiego do innych nośników na przykład, właśnie życia rozproszonego w postaci jakiejś takiej cyfrowej. To jest wszystko bardzo ciekawe. Problem z tym przewidywaniem jest trochę taki, że właściwie przewidywania to można ocenić, jak już się spełnią, nie? Więc to jest sytuacja, ale ma jest korzystną. Rzeczywiście no, pewne rzeczy tak formułował interesująco i tak trafnie, że ileś tam jego pomysłów możemy w realnych... No właśnie pytanie, czy to są jego pomysły, tylko czy to jest tylko pewna zbieżność, prawda, myślenia i rozwoju technologii. Ale faktem jest, że jakby te kierunki czy napięcia rozwoju ówczesnej technologii lat 50., 60., potem wczesnych 70., one jakby nadawały kierunek jego myśleniu, więc jakby on rzeczywiście podążał w takim... Po szlaku jednak wyznaczonym przez racjonalność naukową, więc można uznać, że chyba w jakiś sposób przewidział rzeczywiście istnienie tych przedmiotów. Ale są też takie, które nie istnieją, prawda? Ale on o nich napisał, więc pewne rzeczy się stały, inne niekoniecznie, więc jakby z tym jego proroczym zmysłem to też bym nie szalał. Ale myślę, że nikt na tą skalę po prostu nie próbuje też ogarnąć myśli naukowej, ścisłej przynajmniej, nauk ścisłych. Być może dlatego, że to już jest w tej chwili obszar tak rozrosły, że nadążać nawet częściowo za pewnymi
Tak, no nie wiem, jakoś nanotechnologią albo biotechnikami się interesować i jednocześnie fizyką teoretyczną. Prawdopodobnie się już nie da zwyczajnie, że to już przerosło nawet możliwości geniuszy. Także. Ale może jeszcze ktoś się strafi, dlaczego nie? Trzeba wierzyć. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Dziękuję Państwu jeszcze raz ogromnie.